Czołem, z tej strony Arcer85. Witam was po raz kolejny w Space Engineering, kolejnej aktualizacji. I co ciekawe, plan tutaj, który jest zawarty, nie jest wyprodukowany przez ICE, lód i generator, ale przez potężne zbieracze cząsteczek, jak to tam się nazwali, Farm Oxygen. Wychwytuje, można sobie tak tłumaczyć, wychwytuje cząsteczki tlenu czy jakiegoś tam atomu i można go skolekcjonować. Wypełnienie naprawdę małego tego pomieszczenia trwało pół godziny, prawie na 100% działaniu, więc można powiedzieć, że to jest element doraźny, ale rozwiązanie jest całkiem dobre, zwłaszcza kiedy zaczynamy i uda nam się przynajmniej jeden zbudować, żeby nie mieć problemów z szukaniem lodu. Kolejnym dodatkiem jest możliwość zapisywania plików w innej nazwie. I od tego momentu już gra jest w innym trybie. Kolejną nowością w opcjach tworzenia świata jest możliwość włączenia lub wyłączenia randomowego spotkania przypadkowego. Prawdopodobnie ta funkcja dotyczy stacji, statków, które były dodane do generowania świata przez twórców, co może niektórym nie pasowało. A to rozwiązanie, powiem szczerze, jest też dosyć ciekawe. Jeśli chodzi o aktualizację, to tyle. Do zobaczenia następnym razem.